Czas jesienno-zimowy to jest czas też biesiadowania, picia gorących napojów. Mi już właśnie uruchomił się tryb gorąca herbata wieczorem, taka z cynamonem, z laską cynamonu, z żurawiną, z różnymi przyprawami korzennymi, na przykład z kardamonem, ale też wjeżdża oczywiście imbir. No i picie kawy, no bo wtedy jest mniej światła, mniej słońca, musimy się pobudzać. Kawa, pamiętajmy, jest bardzo zdrowa, a najlepiej smakuje z czego? No oczywiście z filiżanki. Jak wiecie, ja jestem frikiem, czy jakby można było powiedzieć teraz friczką porcelanową. Uwielbiam porcelanę. Porcelana to jest białe złoto. To jest najlepszy jakościowo możliwy wytwór rąk ludzkich, jeśli chodzi o stół. Porcelana jest właściwie nie do zdarcia, jeśli będziemy ją dobrze użytkować. Jest przepiękna. Kawa z takiej porcelany, tutaj mam akurat porcelanę chodzieską, smakuje naprawdę dużo, dużo lepiej niż z takiego zwyczajnego kubasa. A do tego dzisiaj zrobimy bardzo prosty deser. Ja niestety nie mogę jeść deserów, które są bardzo słodkie. Od 11 lat choruję na niedoczynność tarczycy. Puchnę od szklanki wody, więc cukier absolutnie nie jest dla mnie. No i właściwie dobrze, bo jestem dzięki temu zdrowsza. Ale dzisiaj będzie zdrowy deser. Zobaczcie, mam tutaj jabłka tak zwane kulinarne, czyli szare renety lub antonówki. Czym one różnią się od tych jabłek takich, które mamy w supermarketach typu Lobo na przykład, albo jakieś tam inne Macintosze? A mianowicie tym, że one są po prostu dużo kwaśniejsze. I to jest stara też polska odmiana, taka szara reneta. I ta szara reneta i w ogóle stare polskie odmiany udowodniono, że mają dużo więcej przeciwutleniaczy, które nas zabezpieczają przed rakiem i przed chorobami, też innymi. I dlatego warto jeść stare polskie odmiany, warto jeść, sięgać po szare renety, po antonówki. No a w deserach kwaśność i odrobina słodyczy powoduje, że ten deser jest w pełni, że pełny, że bardzo nam bardzo smakuje. Także sięgajmy po polskie jabłka, bo są po prostu zdrowsze od tych odmian amerykańskich. Zobaczcie, co zrobiłam. Wydrążyłam taką szarą renetę, obrałam, przepołowiłam, wydrążyłam środek i troszkę ścięłam, przepraszam za wyrażenie, dupkę po to, żeby ona, żeby te jabłka nie chybotały się, żeby zawartość, bo będę je faszerować, z nich nie wypadła. To jest naprawdę mega prosty deser, który smakuje wszystkim. Wczoraj zrobiłam to i Franek zjadł, i ja też ze smakiem takie jabłko pieczone, bo będziemy te jabłka piec, zjadłam. I mam, zobaczcie, takie oto cztery połówki. Do tego włożę czekoladę gorzką. Po jednej kosteczce do środka, tak leciutko wbiję. O, ona się po prostu w czasie pieczenia ładnie rozpuści i będzie taka lekko płynna w środku. Przy okazji opowiem Wam, że ten czas jesienno-zimowy dla mnie to jest też czas przyjęć, dlatego że mnóstwo moich przyjaciół i znajomych ma a to urodziny, a to imieniny i zawsze ciężko jest coś takiemu, takiej osobie kupić, a ja mam taki pomysł, że po prostu kupuję porcelanę z chodzieży. Dlaczego? Dlatego, że jest to polska porcelana, piękna, a tutaj, zobaczcie, mają oni kolekcję takich filiżanek prezentowych w pięknych kolorach, więc na przykład ta filiżanka z kolekcji Dahlia w kolorze szafirowym, zresztą nazywa się szafir, idealnie pasuje do faceta. Są też kobiety, które oczywiście lubią takie kolory, ale możemy zestawić, na przykład facetowi kupić taką oto szafirową, a kobiecie kupić koralową, jeśli mają rocznicę ślubu albo jakieś inne, jakąś inną uroczystość. Te filiżanki nie są drogie, bo kosztują około 130 zł, więc to nie jest bardzo drogi prezent, a zostanie na lata i to jest naprawdę czysta przyjemność, żeby chociażby z takiej filiżanki, to jest kolor topaz, pić sobie codziennie czy kawę, czy herbatę, bo zarówno do kawy, czy do herbaty taka filiżanka się nadaje. Tutaj mamy jeszcze turkus, tu jest grafit, filiżanka perła, śnieżno-biała. Jest w czym wybierać
i taki zestaw, czy jedna, czy dwie zostanie, czy więcej zostanie z nami po prostu na dłużej, właściwie na całe życie, jeśli będziemy bardzo dobrze tych filiżanek przepięknych używać i o nie dbać. Dobra, wracam do tych naszych jabłek. Jabłka mają w środku, są obrane, mają w środku po prostu ciemną czekoladę i teraz uwaga. Tu mam 3 łyżki mąki pełnoziarnistej orkiszowej. Do niej dodaję 2 łyżki masła. Masło powinno być zimne. Do tego myślę, że trochę cukru. Ile? No, ja bym dodała ze 2 łyżki, więcej nie. To będzie mniej więcej tyle. I z tego robimy kruszonkę. Czyli po prostu rozdziabdziujemy. To jest super proste. Możemy dodać oczywiście troszeczkę więcej cukru, jeśli ten cukier lubimy, jeśli możemy go jeść. To naprawdę nie zaszkodzi. Na 4 połówki jabłka, czyli deser dla 4 osób, mamy zaledwie 2 łyżki cukru, to wychodzi po pół łyżeczki na osobę. O, i teraz już nam się właściwie ta kruszonka zrobiła. Dodajemy do niej coś, co chrupie, a ja mam tutaj po prostu, zobaczcie, pokrojone najróżniejsze orzechy. To mogą być też te orzechy, które wypadły nam gdzieś tam w szufladzie czy w szafce kuchennej i nie wiadomo, co z nimi zrobić, więc wrzucamy je do tej kruszonki i będziemy przykrywać nasze jabłka kruszonką, ale zanim to zrobię, wrzucę do takiej frytkowicy beztłuszczowej, bo nie chce mi się całego piekarnika rozpalać po to tylko, żeby 4 połówki jabłka zagrzać, zapiec, więc wrzucam tutaj, na to wrzucam kruszonkę, to trzeba będzie jakoś ładnie pokazać, ja zaraz wstanę i pokażę, o. I to sobie idzie do piekarniczka. I to jest, proszę Państwa, o, tak to wygląda. Krzysiu, mógłbyś to pokazać? Mogłabym to wyłożyć papierem do pieczenia, ale szczerze mówiąc, wolę umyć, bo papier do pieczenia to jest kolejny papier, a to jest kanał Ekobosacka. Idę zapiec to przez 15 minut w temperaturze 180 stopni. Słuchajcie, po 15 minutach spędzonych w takiej frytkownicy beztłuszczowej, ale też w piekarniku oczywiście, mamy jabłuszko upieczone. Oczywiście tak gotowałam i tak z Wami gadałam, że zapomniałam o cynamonie, bo bardzo lubię, więc posypię na górze cynamonem. Do tego dodam sobie trochę jogurtu. Oczywiście można zjeść takie jabłka pieczone na gorąco z lodami, ale ja zjem z jogurtem. Hop. I zobaczymy, czy w środku będzie płynąć czekolada. No jest i płynie. Proszę zobaczyć, tutaj w środku jest czekolada. Zajadamy. I do tego. Orzeszki chrupią. Cynamon jest. Jabłko jest kwaśne. Ta kruszonka jest lekko słodka. Do tego ciągnie się jeszcze ten kawałek czekolady. Życie jest pyszne i do tego taka kawa z filiżanki Koral, z linii Dahlia i żyć, nie umierać. Tylko może ktoś by mi tę kawę zrobił? He? To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.